Dzień dobry, witajcie w ogrodzie. Witam serdecznie całą ogrodniczą brać. Witam wszystkich miłośników badyli. Dzisiaj ważny film, mianowicie będziemy się zajmować tym, co w ogrodzie naturalnym zwłaszcza, czyli we wszystkich ogrodach, gdzie nie używa się chemii, gdzie nie używa się sztucznych nawozów, czyli ogrodach naturalnych, permakulturowych, ekologicznych, bio, jakie tam, jak sobie chcecie to nazywajcie. To w takich ogrodach najważniejsza jest jedna rzecz, żeby uprawiać zdrowo i bez chorób, a jest to kompost. Bez tego absolutnie się nie da. Kompost jest najważniejszy. Oczywiście jest to w jakimś tam sensie synonim obornika, a może nie tyle synonim, bo to jakby jedno z drugim nie ma nic wspólnego, ale wymiennie stosuje się to w ogrodnictwie, tak? Albo obornik, albo kompost. Natomiast tak ściśle biorąc pod uwagę pochodzenie jednego i drugiego, no to różnica jest olbrzymia, bo obornik, że tak powiem, wychodzi i składa się z czego innego, natomiast kompost to jest jeszcze z czego innego, inaczej się go buduje. Biorąc pod uwagę, co jest bardziej bogate w składniki mineralne, witaminy, enzymy, pleśnie, grzyby, bakterie, mikroorganizmy i tysiące innych rzeczy, no to tutaj szala przechyla się trochę na konto kompostu, bo kompost jakby może mieć znacznie, znacznie szersze spektrum tego wszystkiego, co posiada w sobie. No obornik z racji tego, z czego jest tworzony i w jaki sposób jest przetwarzany, no to możliwości ma trochę ograniczone, tak? Obornik powstanie z tego, co zwierz, i to niezależnie jaki zwierz, zje i, że tak powiem, przerobi to wewnętrznie, gdzieś tam duchowo i nie tylko, i później odda to w innej nieco formie. I to mamy obornik. No to zależy od tego, co zwierz zje i jak będzie przetwarzał oraz co zwierzęciu się w międzyczasie jeszcze poda, bo niestety sporo osób różne rzeczy niedobre zwierzętom podaje. To wszystko się w oborniku prędzej czy później w tej lub w innej formie znajdzie. Natomiast w przypadku kompostu, no tutaj możemy dużo szersze mieć działanie i rzeczywiście większość tego idealnego, perfekcyjnego kompostu to również jest obornik. Można powiedzieć, że kompost to jest taki obornik wydalany przez dżdżownice. To w większości jakby, bo dżdżownice rzeczywiście zjadają to wszystko, co jest w kompoście i drugą stroną też to wydalają, tylko że one jedzą po pierwsze dużo bardziej wszechstronnie, bo jedzą, mają tą dietę dużo bardziej dzięki kompostowi zróżnicowaną niż mają to przeżuwacze czy inne ssaki czy ptaki, które są, z których obornik pozyskujemy, więc te dżdżownice mają większy zakres tego, co jedzą, a poza tym oprócz tego, co zjedzą, są tam jeszcze inne mikroorganizmy, które w jakiś sposób też przerabiają te składniki kompostu. Następuje tam też próchnienie, butwienie, pleśnienie i w ogóle wszystko, wszystkie procesy, jakie tylko możliwe, zachodzą tam, więc w efekcie to nie jest tylko ten dżdżownicowy obornik, ale jest dużo, dużo więcej tam różnych takich części składowych tego kompostu, więc kompost zawiera dużo więcej. A jeżeli teraz postaracie się, żeby ten kompost był naprawdę zróżnicowany, czyli naprawdę wrzucamy tam wszystko, od obierek po ziemniakach, poprzez trociny, skoszoną trawę, chwasty najprzeróżniejsze i dużo, dużo innych rzeczy, no to ten kompost naprawdę jest super pokarmem dla waszych przyszłych warzyw, owoców, ziół i roślin również ozdobnych. Także dzisiaj bierzemy się za zrobienie kompostownika, a ja aktualnie wybieram na niego miejsce. Najprostsza z możliwych form kompostownika to po prostu taka górka z resztkami, jak widzicie tutaj przed nami. Inaczej nazywa się to pryzma kompostowa. Pryzma kompostowa, czyli po prostu wybieracie jedno miejsce i rzucacie na to wszystko na górkę. Tak, tak my zbieraliśmy przez zeszły rok w tym miejscu. Właściwie to były trzy górki, one już się połączyły w tej chwili w jedną, taką większą, i tutaj był to kompost w zeszłym roku. Druga opcja to oczywiście zrobienie kompostownika z
materiałów ogólnodostępnych, które mamy. Są osoby, które robią na przykład z starego Mausera, są osoby, które robią z różnych innych pojemników, są osoby, które ustawiają betonowe ścianki, a najprościej chyba zrobić z palet. Palety są ogólnodostępne, niedrogie, można je pozyskać nawet za darmo, jak się pojeździ po gabarytach albo po sklepach. No, różnie, ale palety rzeczywiście są proste, ustawiacie 3 i właściwie macie kompostownik, wystarczy to jakoś zakotwić, żeby to stało. Jak taki kompostownik z palet zrobić, to pokazywaliśmy już w naszym filmie, oj, ze 4 lata temu. Ale odeślę Was do tego filmu, w prawym górnym rogu oczywiście będzie i w opisie filmu. Natomiast my zrobimy już na nowym siedlisku, na którym docelowo będziemy, no będę się starał troszeczkę ładniej to zrobić i zrobimy ze zrzyn tartacznych, czyli z obladrów, czyli z oflisów inaczej. No, jak zwał, tak zwał, natomiast w tym miejscu tutaj, gdzie było poletko ziemniaków, za chwilę tam poletko topinamburu, po tej stronie gaik z porzeczkami. No i tutaj właśnie kiedyś rosły 3 róże. Te róże z tej strony przesadziliśmy na drugą stronę poletka ziemniaków i tam one sobie rosną teraz w 6, bo były 3 z jednej, 3 z drugiej, teraz jest 6 i tu zostało puste pole. Oczywiście na tym pustym polu nie będę stawiał kompostownika od razu przy ziemniakach, bo musimy mieć jeszcze pole manewru do podjechania taczkami, do wybierania, przerzucania tego kompostu co jakiś czas, więc cofniemy go. I tam w środku jest taki zielony krzaczor, to mniej więcej od niego do tyłu w stronę lasu będę starał się postawić tę konstrukcję. Tak, żeby było i łatwo do niej dojechać, i żeby jednocześnie troszeczkę sosny, które są nad tym miejscem, troszeczkę ograniczały ilość słońca, które tutaj wpada, dawały jakiś cień, bo kompostownik nie powinien stać w pełnym słońcu, to na pewno, bo słońce niekoniecznie działa dobrze na kompost, więc będzie to tak troszeczkę schowane w takim półcieniu. To będzie, myślę, dobre miejsce, tylko oczywiście trzeba teraz ładnie wymierzyć, ładnie wypoziomować, porobić słupki. Jak to wszystko będę robił, zaraz Wam to pokażę. Tutaj mamy taką stertę kantówek. To są łaty z dawnego dachu. Wszystko, co panowie zdjęli, zdejmując konstrukcję dachu, zostało u nas zachowane. No może oprócz jakichś tam bardzo drobnych detali, które były spróchniałe, to wszystko i jakieś słupy, i krokwie, i wszystko zostało złożone i czeka na lepsze czasy, a tutaj zostały zrzucone kantówki z łat. No i one teraz posłużą mi za słupki do kompostownika. Trzeba tylko wyjąć parę gwoździ, trzeba pociąć na odpowiedni wymiar, a ponieważ są trochę za cienkie, bo wymiar mniej więcej 6x5, mniej więcej taki, no to będę po dwie łączył ze sobą, skręcając je, no i powstanie z tego całkiem konkretny słupek do naszego kompostownika. Tak oto wygląda cała ta łata. Jeszcze mam mnóstwo gwoździ i my to, słuchajcie, wykorzystamy. Czyli zrobimy z niej słupek, 2 razy grubszy. Oczywiście łata jest za długa, więc będzie o połowę krótsza. Słupek będzie 2 razy grubszy i nie użyjemy do tego żadnej śruby. Ba, nawet nie użyjemy wkrętarki, żadnego wkręta, niczego. Jedyne co, to piła do przecięcia, żeby było szybciej. I później pokażę Wam, co dalej z tym robię. Na razie musimy odmierzyć, żeby były 2 równe połówki. Mam już 2 połówki, gwoździe są wyjęte. Teraz te połówki łączymy ze sobą i tymi samymi gwoździami w te same dziury wbijam, żeby połączyć właśnie te 2 połówki razem i powstanie dzięki temu 2 razy grubszy słupek. I proszę. Mamy słupek, 2 razy grubszy niż był, ze starego odzyskanego drewna i już nie ma zmartwienia, skąd pozyskać materiał. No akurat w naszym przypadku taki materiał pozyskaliśmy. Jak nie będziecie mieli materiału, żeby zbudować taki kompostownik, można oczywiście kupić jakiś materiał albo zrobić to z okrąglaków, jakichś wiatrołomów, no różne sposoby są na to. Każdy, myślę, znajdzie swój, natomiast no, mi się udało w taki sposób i teraz takich słupków muszę zrobić kilka.
witamy kolejnego dnia na dalszej budowie kompostownika. Dzisiaj piękna pogoda, jest słonecznie, patrząc na niebo powiedzmy, że jest prawie idealnie, z naciskiem na prawie. Dobra, ale bierzemy się za pracę, nie skupiamy się na tym, co nad nami. Przyjechały dwa transporty. Jeden jest tutaj ze słupkami i tam narzędzia na taczce. Zaraz będziemy trochę podcinać gałęzie sosny, bo to trzeba zrobić najpierw. One i tak miały być podcinane, bo to wszystko jest za gęsto. Tutaj co do słupków chciałem jeszcze wam powiedzieć, bo tak, my nie będziemy tutaj ich impregnować w żaden sposób, bo po pierwsze nie mamy na to czasu, po drugie te słupki są mokre, po trzecie no możemy sobie na to pozwolić, żeby one nie były aż tak zabezpieczone. Natomiast jeżeli robicie sobie jeden kompostownik i on już będzie taki wymuskany, wychłuchany, to proponuję zabezpieczyć. Oczywiście w wersji ekologicznej najlepiej by było je opalić, a później naolejować, wtedy na lata, długie lata starczą i będzie to jak najbardziej naturalne. Będzie to bez jakichś wpływu później na kompost. Natomiast no, jak komuś nie zależy na zdrowiu, to jakkolwiek możecie czymkolwiek zabezpieczyć. No, można i olejem samochodowym, można i preparatami chemicznymi ze sklepu, tylko będziecie później jedli to wszystko z tego kompostu, więc warto się zastanowić. No ale my tego nie robimy, będą te słupki wkopywane tak jak są. Zobaczymy, ile czasu to wytrzyma w postaci naturalnej, niezabezpieczonej. Z poprzedniego siedliska wiemy, że parę lat nawet może to spokojnie posłużyć. No może tutaj nawet dłużej, zobaczymy. Także bierzemy się. Prace ziemne z kompostownikiem zostały zakończone, czyli wkopane 6 słupków na 2 komory kompostownika. Dopiono tylko doprowadzone i w miarę do tej samej wysokości, jakby bardziej wnikliwe ustalanie odległości wszystkiego nie ma chyba większego sensu. Teraz trzeba to obić deskami, no i to będzie praca naziemna z kolei, ale trochę zajmie, więc no cóż, trzeba jechać, zwozić deski i działać tutaj na miejscu. Przyjechało bladry, zamoknięte, leżały całą zimę
już kora z nich obłazi i dlatego nie korujemy, bo ta kora obejdzie i albo wpadnie do kompostownika, a wtedy zasili kompost, albo wpadnie na zewnątrz, o właśnie, tak schodzi na płatami, albo wpadnie na zewnątrz i po prostu będzie w lesie, bo praktycznie ten kompostownik jest w lesie. Więc krótsze na krótszy bok, długie z tyłu pójdą na tylną ściankę, tam postaramy się z pojedynczej deski zrobić, żeby nie łączyć po środku. No i tyle, i tył wysoko, a przód wcale. No coś takiego będziemy tutaj kombinować. Na czarne kręty fosfatowe zwykłe przykręcimy, tu nie będę już gwoździ używał, tylko wkręty, że jak trzeba będzie wymienić, to się to bez problemu wymieni. Proszę bardzo, zrobiony kompostownik. Okorowaliśmy to szpadlem albo jakimiś innymi narzędziami. Z boku to wygląda tak. Z tyłu też nie jest gorzej. Trochę kory leży, nie szkodzi. Może się ją wykorzysta, może nie, zobaczymy. Jest dwie przegrody. W środku się jeszcze zastanawiam nad podwójną ścianką przegrody. Bo jeżeli teraz deski są z lewej i dalibyśmy z prawej, to by była przestrzeń taka powietrzna pomiędzy lewą a prawą komorą. Zastanawiam się jeszcze nad tym. Jakieś resztki desek jak zostały, to przykręciliśmy od środka i jest to zdecydowanie wzmocnienie, no bo w tej chwili jak się za jedną deskę ruszy, to się nie rusza, tylko wszystkie razem pracują, więc jest to dużo, dużo silniej. A to i tak będzie przerzucony kompostem, nie będzie tak tego widać. Także fajnie, teraz, no co, za kompost się trzeba brać. No, Wika pierwsza do przerzucania kompostu. Wikuś, nie. Ona tak liczy, że może jakaś mysz wyskoczy i chapsnąć ją. Tutaj po prawej stronie mamy kompost, gdzie jest więcej resztek zdecydowanie, a po lewej stronie więcej trawy i siana. To teraz trzeba by to pomieszać. W ogóle ten wierzchni kompost jest świeższy, wiadomo. Świeższe resztki, nieprzerobione, ale pod spodem już powinniśmy mieć taki, co wykorzystamy go w szklarni, na wałach i tak dalej. Natomiast teraz przerzucimy ten kompost, wreszcie będzie pierwszy raz przerzucony. Przerzucimy go właśnie do nowego kompostownika, tam w oddali. I dobierzemy się do tego, co jest pod spodem, żeby go wykorzystać. Natomiast chcemy pomieszać teraz ten resztkowy z tym z trawy. Więc jedno z nas będzie wrzucać jeden, drugi. No i wrzucając oczywiście na taczkę będziemy jednocześnie go przerzucać, napowietrzać i tak dalej, no bo bez sensu to robić z taczki do kompostownika. Po prostu taczkę wywalimy i tyle.
Ciemno się robi. Trzeba się zwijać na obiad. Jedna komora, powiedzmy, że gdzieś w połowie dopiero wypełniona. Druga zostaje pusta i stwierdziliśmy, że to jednak będzie myślenie takie trochę na przyszłość i nie będziemy drugiej komory wypełniać, dlatego że zawsze, zawsze musi być jakaś komora w zapasie. Po co? Po to, że ten kompost teraz został przerzucony, przemieszany, napowietrzony. Chociaż i tak jest, nie jest za mokry, naszym zdaniem, więc go jeszcze podlejemy. Ale zdecydowanie jeszcze to jest ta wersja z wierzchu, czyli ta nieprzerobiona. I ona za miesiąc, dwa, może trochę więcej, zobaczymy jak czas pozwoli, będzie znowu przerzucona po to, żeby znowu się napowietrzyć i wtedy najłatwiej przerzucić do pustej komory obok. A na to miejsce z kolei, tu się zrobi puste miejsce, więc w to miejsce będzie kładziony najświeższy na przykład. Albo znowu przerzucony skądś. No zależy po prostu co potrzebujecie. I ten przerzucony po raz drugi i jeszcze raz tu przerabiany powiedzmy za dwa miesiące, będzie już myślę tym finalnym, bo on już jest nie najgorszy, ale jeszcze sporo przed nim. Także myślę, że za jakieś 4 miesiące będzie to już kompost z tej komory do zużycia, a tu będziemy pewnie rzucać jakiś świeży. I tyle. Natomiast mamy go taką ilość, że musielibyśmy ze 3 takie kompostowniki zbudować, żeby móc sobie z nim poradzić, więc będzie patent inny. Po prostu jak będziemy teraz budowali grządki podwyższone, to zamiast nas poddawać gałęzie i na przykład obornik, to będziemy dawać nieprzerobiony kompost i on sobie będzie się przerabiał pod ziemią. I taki oto patent. Także tak wygląda na koniec kompostownik, który ogarnęliśmy. Mam nadzieję, że się Wam podoba, mam nadzieję, że to zainspiruje niektórych do tego, żeby robić swoje kompostowniki. Materiały resztkowe, jak widzicie, bo bladry można za grosze kupić, jakieś stare kołki można znaleźć, mogą to być pięki po wiatrołomach, po ściętych drzewach i tak dalej. No różnie, co tam będziecie mieli, da się z tego spokojnie zrobić kompostownik. Także życzymy Wam miłej zabawy, a wiadomo, że kompost najcenniejszy jest w ogrodnictwie i jest największym przyjacielem ogrodnika, także koniecznie posiadajcie jak największą ilość własnego, żeby mieć własne uprawy. Zdrowe, pyszne, wspaniałe. Trzymajcie się.